Po bardzo długiej przerwie w nagraniach ponownie witam moich najbardziej cierpliwych i wytrwałych słuchaczy. Nie będę się dzisiaj zajmował absurdami świętych treści naszej jeszcze bardziej świętej książki. Chciałbym dziś poruszyć poważniejszy temat. Moim zamiarem jest zachęcenie moich słuchaczy do spojrzenia na niektóre aspekty otaczającej nas rzeczywistości i konstruowania o nich opinii, odrzucając wszelki szablon, który do tejże rzeczywistości jest jakoby przypisany, a często deformujący jej prawdziwy obraz. Pokażę Ci, że takiemu szablonowi często towarzyszy kłamstwo i obłuda i to jest właśnie to, co kreuje efekt krzywego zwierciadła i widzimy coś, co zostało zniekształcone do tego stopnia, że nie odzwierciedla już rzeczywistości, czyli to, co widzimy, po prostu nie istnieje. Jeszcze jedno. To nagranie jest bardzo długie, to też zarezerwuj sobie dużo czasu na obejrzenie tego epizodu. Because you're unusually fair-minded and well-balanced and never really opinionated, I'm interested in why on earth you tackled Mother Teresa as in the missionary position. Christopher, I'm sure you give a précis to the audience. I was asked why someone of my natural tenderness and pudeur and fair-mindedness would... And by the way, one mustn't confuse fair-mindedness with objectivity. You know how people often do that in this culture. People say they think even-handedness is objectivity, or fairness is objectivity, or putting both sides. And it's not. Objectivity is the search for truth, even if it leads you to unwelcome conclusions. It's nothing at all to do with impartiality. But none of these things apply in the case of Mother Teresa, because it's a simple matter of record that she was a fanatic and a fundamentalist and a fraud. I think probably the most successful confidence trickster of the last century, and responsible for innumerable deaths and for untold suffering and misery, and proud of it. Should I just assert this, or would you require any proof? To nagranie będzie o tym, jak bardzo mogą być pomocne fałsz i obłuda w procesie budowania wspaniałego, choć fałszywego, moralnego wizerunku. Pokażę Ci, że można być niesamowitą kanalią, osobą pozbawioną wszelkich moralnych, humanitarnych odruchów. Można przejść przez życie, ślizgając się na kłamstwach, nieuczciwości i z ich pomocą budować sobie wspaniałą reputację, którą będzie podziwiał cały świat, jednocześnie odwracając wzrok od faktów, które mówią coś odwrotnego. Zanim przejdę do właściwego tematu, parę słów na temat hipokryzji, która nierozłącznie towarzyszy wszelkim mitom, religiom i wszystkiemu, co się z nimi łączy. Na co dzień otacza nas morze wszechpotężnej, wszechobecnej i powszechnie panoszącej się hipokryzji. Czasami wolimy jej nie zauważać, a nawet jak ją widzimy, wolimy o niej nie mówić. Wygodniej jest przyjąć powszechną opinię, nawet błędną, niż przeciwstawić się czemuś, co już zostało przyjęte i zaakceptowane przez publikę. Boimy się, że nasza opinia, jakkolwiek prawidłowa, będzie postrzeżona jako pewnego rodzaju faux pas, skrytykowana albo, co gorsze, po prostu zignorowana. Dlatego wolimy milczeć. Przyzwyczailiśmy się, że zakłamanie, hipokryzja, korupcja kojarzą się nam z polityką i politykami, nie? Szczególnie teraz, kiedy na bieżąco możemy obserwować dwulicowość, fałsz i obłudę narcystycznego błazna sprawującego najważniejszy, najbardziej liczący się na świecie polityczny urząd. A co jakbym Ci powiedział, że hipokryzja i zakłamanie to określenia części składowych zorganizowanej religii i wszystkiego, co się z nią łączy. Każdej religii. Zajmiemy się dzisiaj odosobnionym przypadkiem hipokryzji i zakłamania prowadzących do błędnego pojęcia i fałszywej oceny sławnej na całym świecie pewnej albańskiej zakonnicy, w konsekwencji do fałszywego, bezzasadnego wywyższenia jej moralnego wizerunku. Krótko mówiąc, pogadamy o Matce Teresie. Przepraszam, o świętej Matce Teresie z Kalkuty. Czy jest możliwe, żeby kłamliwe,
fałszywe, hipokrytyczne działania ukryte pod kurtyną udawanej uczciwości, pokory, dobroci, poświęcenia, bezinteresowności i tak dalej, były sprzedawane tłumom, nie wzbudzając żadnych podejrzeń. No, okazuje się, że tak, ludzie kupią każdy fałsz, każdą mistyfikację, jak tylko dobrze ukryjemy je pod maską religijnej retoryki i wspaniałej, choć fałszywej reputacji. Reputacji sztucznie nadmuchanej do granic, których zdrowy rozsądek już nie sięga. Wyśmienitym przykładem budowania niesamowitej reputacji na fundamentach fałszu była Albanka Agnes Bojadziu, a właściwie Agnese Gondzie Bojadziu. Powszechnie znana jako Matka Teresa, którą nie tak dawno papież Franek ogłosił świętą. Matka Teresa jeszcze za życia była przedmiotem kultu podziwu i bezgranicznej admiracji. Media na całym świecie ukazywały jej sylwetkę i nagłaśniały jej działalność w sposób tak egzaltowany, że wszelki sceptycyzm, wszelkie wątpliwości na ten temat siłą rzeczy rozwalały się o ścianę ekstatycznego podziwu i uwielbienia dla tej postaci. I słusznie. Musisz, chcesz czy nie, przyznać, że wszelkie negatywne opinie byłyby nie taktem i grubiaństwem, zwłaszcza, że ten temat dociera się o religię, naszą i jedynie słuszną. Chodzi przecież o katolicką zakonnicę, laureatkę pokojowej Nagrody Nobla. No ta pokojowa Nagroda Nobla poważnie utwierdziła jej reputację. Co ta katolicka fundamentalistka zrobiła dla światowego pokoju? Nic. Nie musiała. Od dawna pokojowa Nagroda Nobla przypomina niesmaczny żart i nie ma nic wspólnego z pokojem. Dam ci pierwszy lepszy przykład, który przychodzi mi do głowy. Nie mam na myśli Bolka. Obama dostał pokojowego Nobla w pierwszym roku prezydentury. Nawet gdyby bardzo chciał, jeszcze nie miał najmniejszej szansy, żeby coś zrobić dla pokoju. Dopiero co przejął prezydenturę po Bushu z aktywnymi dwiema zbrojnymi ingerencjami. Po dwóch kadencjach prezydentury pokojowego, jak najbardziej noblisty, odnotowujemy 7, powtarzam, 7 zbrojnych interwencji. I did get the Nobel Peace Prize. Oh really? What was that for? To be honest, I still don't know. To taka mała dygresja na temat zasadności przyznawania pokojowej Nagrody Nobla. Powracam do naszej świętej. Widzimy wyraźnie, że przyznanie jej pokojowego Nobla nie miało podstaw, żadnych podstaw. No chyba, że od zawsze była zagorzałym wrogiem aborcji i antykoncepcji. Let us promise Our Lady who loves Ireland so much that we will never allow in this country a single abortion. And no contraceptives. Jej zdaniem, i to jest jedna z jej złotych myśli, uważaj, cytuję. Aborcja jest największym zagrożeniem dla pokoju na świecie. Ja powtórzę to jeszcze raz. Aborcja jest największym zagrożeniem dla pokoju na świecie. Jeżeli całkowicie zrezygnujemy z myślenia i zaakceptujemy tę idiotyczną wypowiedź, to tak, całe życie walczyła z aborcją, czyli walczyła o pokój. I ta nagroda jej się należy jak psu Buda, nie? Postać Matki Teresy stała się już chyba na zawsze symbolem altruizmu i poświęcenia i często słyszymy coś takiego. Nie robię nic za darmo, nie jestem Matką Teresą. Albo takie porównanie. Jest tak dobra i opiekuńcza i bezinteresowna, niczym Matka Teresa. Czy to jest stwierdzenie? Staram się być uczciwym i dobrym człowiekiem, ale nie przesadzajmy, nie jestem Matką Teresą. You're an angel. You're a saint. You're Mother Teresa. Oh, thank you, Mother Teresa. Like he's Mother Teresa. She's Mother Teresa. Stała się synonimem dobroci i szlachetności i zawsze będzie stawiana jako moralny ideał, przykład poświęcenia, wzór do naśladowania i tak dalej, i tak dalej. I do cholery, kim ja jestem, że kwestionuję jej moralność, co za tym idzie jej świętość. Kto mi dał prawo? Okej. Okay.
Tak się składa, że wiem co nieco na temat Matki Teresy, jej misyjnej, charytatywnej działalności. Właśnie o tym będziemy dzisiaj gadać. Czym się zmarła Matka Teresa przysłużyła Watykanowi, że purpuraci postanowili ją kanonizować? Oj, przysłużyła się i to nieźle. Dojdziemy do tego. Na razie jednak powinniśmy zastanowić się i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy przypadkiem beatyfikacja, kanonizacja i dziecinna wiara w cuda, które są niezbędne, żeby dostąpić zaszczytu świętości, nie przekroczyły terminu ważności, bo myślę, że zaczynają cuchnąć. Czy w XXI wieku nie powinny znaleźć się one na śmietniku? No może nie na śmietniku, okej. Okay. Niech istnieją w historii, w literaturze. Tam jest ich miejsce. To powinny być elementy historii, kultury naszego gatunku, ślady naszej przeszłości, a nie zabobon wciskający się w naszą teraźniejszość, kolidujący z naszą wiedzą, logiką i w którego prawdziwość powinieneś czy powinnaś wierzyć, niezależnie od tego, jaki jest prymitywny, bo tę powinność zaaplikowano ci w formie indoktrynacji w dzieciństwie. Nie tak łatwo zostać świętym czy świętą, bo nie dość, że musisz być martwym truchłem, to jeszcze musisz popisywać się sztuczkami, które purpuraci zakwalifikują jako tak zwane cuda. A trudno być jednocześnie martwym i robić cuda, i robić cokolwiek. Przy kościelni też przyznają, że trudno, ale nie, niemożliwe. Trudno i coraz trudniej, bo ludzie są coraz światlejsi, coraz mądrzejsi i są jakby mniej podatni na średniowieczny zabobon i trzeba wkładać coraz więcej wysiłku, żeby przekonać chociażby tych najbardziej odpornych na wiedzę. Ale nie niemożliwe, bo niestety w tym samym czasie, kiedy bezprecedensowy w dziejach ludzkości progres we wszystkich dziedzinach nauki uzbraja nasze umysły w wiedzę, wzbogaca naszą świadomość, po prostu robi nas, ja nie chcę powiedzieć mądrzejszymi, może trzeźwiej oceniającymi rzeczywistość. Mimo to wciąż większość ludzi kategorycznie chce wierzyć w istnienie iluzorycznego, okropnego bóstwa wciśniętego za sprawą indoktrynacji pomiędzy ich fałdy mózgowe i w cuda w wykonaniu tego czy innego martwego kandydata na świętego. A właśnie wiara w cuda jest tu niezbędna do wyprodukowania kolejnego czy kolejnej świętości. Tak czy owak, trzeba to dobrze zorganizować, żeby ludzie uwierzyli w to, że cud rzeczywiście się wydarzył. Należy tu pamiętać o dwóch bardzo ważnych wymogach. Po pierwsze, trzeba wybrać odpowiednie miejsce cudu. Najlepiej z daleka od dużych ośrodków miejskich, gdzie istnieje niebezpieczeństwo, że wredne pismaki i różne ateistyczne ścierwa z sekularnych mediów mogą po prostu przeszkadzać zadawaniem głupich pytań i kwestionować możliwość zaistnienia cudu. Po drugie, trzeba dobrze wybrać owcę, która zgodzi się wystąpić w głównej roli. Najlepiej, żeby była na tyle naiwna, żeby sama uwierzyła w zaistnienie cudu. Ale żeby nie była zbyt durna, bo musi być w stanie relacjonować przebieg cudu zgodnie z wytycznymi jej promotorów sutanna. Teraz pozostaje tylko dystrybucja cudu, a to już jest najmniejszy kłopot. Środki masowego przekazu informacji na całym świecie tylko czekają na każdą rewelację, która podniesie atrakcyjność no i sprzedawalność ich produktów. 2 lata po śmierci Matki Teresy Wojtyła otworzył jej proces beatyfikacyjny. Według prawa kanonicznego może to nastąpić dopiero po 5 latach po śmierci kandydata, ale widać, że nasz Karolek miał gdzieś prawo i przepisy. W końcu to on był tym alfa katabasem i on tu rządził, nie? Dlaczego taki pośpiech? Nie wiadomo. Ratzinger, wówczas jeszcze kardynał, powiedział kiedyś, że sądzę, że w przypadku Matki Teresy proces beatyfikacyjny będzie mógł postępować w sposób przyspieszony, gdyż jej życie było pełne blasku. Jest to chyba najgłupsze z możliwych wytłumaczeń tego pośpiechu. Równie głupio, ale wcale nie głupiej, brzmiałoby stwierdzenie, że na przykład przyspieszymy jej beatyfikację, bo nosiła sandały. Do 1983 roku kandydaci na świętych musieli wykazać się sztuką wykonania 3 tak zwanych cudów, żeby zakwalifikować się do kanonizacji.
Wojtyła zredukować tę liczbę do 2. Dlaczego? A dlaczego nie? Tak jak już wspomniałem, on był tym, który mógł zmieniać według własnego, widzimy się, przepisy prawa kanonicznego, które przetrwały wieki. Tak więc rozpoczęły się poszukiwania cudu w wykonaniu nieboszki potrzebnego do jej beatyfikacji, która poprzedza proces kanonizacyjny. Przypadek Moniki Besry, niepiśmiennej, żyjącej w odległej, zabitej dechami wiosce na Koro około 500 km od Kalkuty, nadawał się wyśmienicie. Czyli te pierwsze dwa wymogi, o których wspomniałem wcześniej, mam już za sobą. Osoba bez wykształcenia i żyjąca daleko w odległej, zabitej dechami wiosce. W maju 1998 roku stwierdzono u niej gruźlicę i wrzód w podbrzuszu powiązany ze stanem gruźliczym. Zniknął po tym, jak zakonnice z Matki Teresy Misji Charytatywnych położyły na jej brzuchu aluminiowy medalik i modliły się za nią do Matki Teresy o jej wyzdrowienie. I wiesz co? Pani Monika cudownie została uleczona. Halleluja! Z dnia na dzień! Chociaż doktorzy twierdzą, że leczenie jej trwało ponad rok, z pewnością umrzeł sukinsyna. Dokładnie nie wiemy, na ile pomogły modły zakonnic, a na ile medali. Jedno jest pewne. Swoje wyzdrowienie ta kobieta zawdzięcza Matce Teresie. I radzę zignorować opowiadania niedowiarków, że jakoby szpitalne, pozaszpitalne leczenie i zastosowane leki miały coś wspólnego z wyzdrowieniem tej kobiety. Co za niedorzeczność. I my mamy w to wierzyć? Medalik. Medalik ją uleczył. 1 października 2002 roku cud uzdrowienia z udziałem Matki Teresy został oficjalnie ratyfikowany przez Watykan. Iluś tam bardzo poważnych kardynałów i watykańskich doktorów i wszyscy w śpiciastych czapkach debatowało na temat wyzdrowienia Moniki Besry i wszyscy jak jeden zgodzili się, że ten kit można wcisnąć publicznie. Co ja mówię? To chciałem powiedzieć, że wszyscy jak jeden zgodzili się, że to był cud z udziałem zmarłej Matki Teresy. 3 dni później, bo 4 października kanał ETV, to jest jeden z kanałów telewizji w Kalkucie, wyemitował wywiad z ministrem zdrowia zachodniego Bengalu. Dowiadujemy się od niego, że Monika Besra była pacjentem Balurgat Hospital i tam była leczona i wyleczona. Mówił o tym, że prawidłowa diagnoza i rozpoczęcie leczenia we wczesnym stadium rozwoju choroby doprowadziły do sukcesu w leczeniu. Odrzucił definitywnie możliwość zaistnienia cudu, choć emitowane w telewizji wypowiedzi pani Moniki i zawsze w otoczeniu zakonnic z misji charytatywnych Matki Teresy łączyły jej wyzdrowienie z cudem i aluminiowym medalikiem. Kiedyś tam Monika Besra zdawała przed kamerami relacje ze swojego cudownego uzdrowienia. Mówiła bez przystanku i nienaturalnie szybko. Zapytana, dlaczego mówi w ten sposób, odparła, że w przeciwnym razie może zapomnieć, co ma do powiedzenia. Jeszcze innym razem prosiła, żeby nie zadawać jej pytań, bo ma komunikat dotyczący cudu do wygłoszenia i nie chce się pomylić. Innym słowem, bała się, że zapomni, jaka jest prawda. Jak widzimy, pani Monika nie była zbyt biegła w łgarstwie i często zakonnice z Missionaries of Charity, widząc, że sytuacja wymyka się spod ich kontroli, musiały interweniować. Niejednokrotnie przerywały jej wywiad i eskortowały ją do ambulansu w celu doszkolenia i dalszych wytycznych. Tak na marginesie. W dalszej części nagrania będę używał nazwy misji charytatywnej, która to nazwa jest, wydaje się, być dużo bliższa oryginalnej angielskiej nazwy Missionaries of Charity niż powszechnie używana w Polsce Zgromadzeniem Misjonarek Miłości. Przeszło 10 lat później dowiadujemy się, że pani Monika za sprawą aluminiowego medalika czuje się świetnie i tylko ma żal do zakonnic z Matki Teresy organizacji, że po ceremonii beatyfikacyjnej przestały się nią interesować. Skarży się, że był czas, kiedy często zachodziły do jej chaty, a w 2003 roku eskortowały ją do Watykanu jako żywy dowód nadzwyczajnej uzdrowicielskiej siły martwej Matki Teresy. Minęły lata i minęło zainteresowanie zakonnic Moniką. Przyrzekały mi pomoc finansową na wydźwignięcie się z marazmu nędzy i pieniądze na edukację moich dzieci. Po beatyfikacji zapomniały o mnie i teraz żyję w biedzie. Mój mąż jest ciężko chory, a dzieci przerwały edukację, bo mnie na nią nie stać.
Muszę najmować się do pracy w polu, żeby wyżywić męża i dzieci. Te słowa Moniki Besry trafiły na łamy niektórych wydawnictw prasowych i do dyrekcji misji charytatywnej. Trzeba było szybko reagować i pozbyć się wszelkich zgrzytów, które mogłyby zakłócić poszukiwania kolejnego cudu niezbędnego do następnego etapu produkcji świętości, czyli kanonizacji. Siostra Nirmara, Superior General misji charytatywnej i następczyni błogosławionej Matki Teresy, przeprowadziła telefoniczną rozmowę z Moniką i media zostały poinformowane, że sprawa oskarżenia zakonnic i pomoc dla Moniki Besry będzie tematem ich zainteresowania. Nie będziemy się więcej tym zajmować. Ważne jest, że wiemy, co oprócz modłów i aluminiowego medalika przyczyniło się do uzdrowienia pani Moniki. Obietnica szmalu i wizja lepszego życia w zamian za komunikat o cudzie zredagowany i reżyserowany przez zakonnicę z misji charytatywnej. W 2008 roku wydarzył się kolejny cud za wstawiennictwem Matki Teresy. 35-letni brazylijski inżynier był w śpiączce spowodowanej przez 8 wrzodów czy ropni na mózgu, które wymagały natychmiastowego usunięcia. Żona żarliwa modliła się do Matki Teresy i mężczyzna obudził się niedługo przed wjazdem na salę operacyjną. Lekarze stwierdzili, że jest w pełni przytomny. Nie mogli uwierzyć, co się stało. Dodatkowe badania potwierdziły całkowite ustąpienie choroby. Polski katolicki dziennik Avvenire i inne przykościelne pisma szczegółowo informują nas o tym, jak Matka Teresa uzdrowiła niejakiego Marcílio Haddad Andrino, 35-letniego inżyniera z Santos w Brazylii. Teraz powiem Ci krótko, co się dowiedziałem o jego cudownym wyleczeniu. Więc senior Marcílio Andrino, zamieszkały w brazylijskim Santos, udał się z żoną spędzić miodowy miesiąc w oddalonym o przeszło 1100 km Gramado, rodzinnym mieście swojej żony. Sam pomysł, żeby miodowy miesiąc spędzić pod okiem teściu, wydaje mi się głupawy, ale są różne zboczenia. W Gramado Marcílio doznał nagłego, potwornego, nie dającego się uśmierzyć bólu głowy. Postanowili więc przerwać miodowy miesiąc i wrócić do Santos. Senior Marcílio Andrino wylądował w San Lucas Hospital, gdzie zdiagnozowali u niego wodogłowie i 8 wrzodów na mózgu. Stan chorego wymagał natychmiastowej operacji. Jego małżonka zostawiła go nieprzytomnego w szpitalu, a sama udała się do kościoła w São Vicente, gdzie modliła się o wyzdrowienie męża. Księdzem w tym kościele był ojciec Elmiran Ferreira. Tak się złożyło, że jak raz miał akurat w kieszeni aluminiowy medalik z wizerunkiem Matki Teresy. Niesamowity zbieg okoliczności. Dał go żonie Marcília z poleceniem, żeby pojechała z powrotem do szpitala w Santos i wetknęła medalik pod poduszkę męża. Kobieta wykonała, co jej ksiądz nakazał i wróciła do São Vicente, żeby razem z ojcem Elmiranem modlić się w intencji chorego o wstawiennictwo Matki Teresy. Wkrótce do modlących się dołączyła grupa zakonnic z Matki Teresy misji charytatywnych, które przypadkiem mieszkały w São Vicente. Od następny zbieg okoliczności. Nieprzytomnego Marcílio Andrino przygotowywano do operacji. Kiedy lekarze przyszli na salę operacyjną, zobaczyli, że pacjent jest przytomny, bez bólu i zdziwiony faktem, że jest w szpitalu. Przeprowadzono potrzebne badania i stwierdzono cudowne zniknięcie wszelkich śladów choroby. Następnego dnia jego małżonka pojawiła się w szpitalu i była zszokowana widokiem męża siedzącego na łóżku i beztrosko popijającego kawę. To był właśnie ten cud, o który się modliła. Co za przepiękna, wspaniale kończąca się historia. Prawdziwy cud. Niestety, ja zawsze muszę się do czegoś dopieprzyć i poprzeć, jakże piękny i sielankowy obrazek. Widzisz, czasami przemyślenia, dociekanie jest poważną wadą, która potrafi zrujnować piękne i najmisterniej utkane brednie i nonsensy. Ale zacznijmy od początku i od wątpliwości, które aż tłoczą się, żeby je wyartykułować. Po pierwsze, dlaczego ciężko chory Marcílio
musiał być przewieziony z Gramado do Santos, czyli dystans około 1120 km, około 14 godzin jazdy, do podrzędnego i nisko ocenianego szpitala, kiedy wielki, renomowany Hospital de Clínicas w Porto Alegre znajdował się w odległości około 125 km od Gramado, czyli niecałe 2 godziny jazdy. Drugie. Czy jest to możliwe, żeby świeżo poślubiona małżonka zostawiła w szpitalu w Santos nieprzytomnego męża i pojechała do kościoła São Vicente, żeby się modlić, potem jedzie znowu do Santos, do szpitala z aluminiowym medalikiem, żeby go wetknąć pod poduszkę męża, a następnie ponownie wyjeżdża modlić się, nie bacząc na to, że właśnie jej mąż jest przygotowywany do poważnej operacji? Trzecie, czy jest możliwe, żeby nie interesował jej sam przebieg operacji czy jej wynik? Czy jest możliwe, że pomijając fakt, że nie była w szpitalu, to nawet nie wpadła na pomysł, żeby telefonicznie skontaktować się ze szpitalem? Ot chociażby, żeby dowiedzieć się, czy jej dopiero co poślubiony małżonek jeszcze żyje. Nie, postanowiła nie zawracać sobie głowy i poczekać do jutra, bo dopiero następnego dnia pojawiła się w szpitalu i była niesamowicie zaskoczona, kiedy zobaczyła męża w dobrym zdrowiu, beztrosko popijającego kawę. Dopiero następnego dnia dowiedziała się o cudownym uzdrowieniu, o które tak żarliwie się modliła. Czyli tak, 8 grudnia 2008 roku Marsilio Andrino jest przyjęty do San Lucas Hospital w Santos. 9 grudnia miał być operowany, ale nie był, bo stał się cud bez żadnej wątpliwości za wstawiennictwem błogosławione, a jakże Matki Teresy. Nie bez powodu padre Ferreira nosił w kieszeni aluminiowy medalik z wizerunkiem Matki Teresy. Także wydarzył się cud. Marsilio z dnia na dzień stał się okazem zdrowia i co? I nic. Długo, długo nic. Papież Franek dowiedział się o domniemanym cudzie, uwaga, 5 lat później, podczas swojej wizyty w Rio de Janeiro w 2013 roku. A powiedział mu o tym neurochirurg José Augusto Nasser, który podczas wizyty papieża robił za jego osobistego doktora. Nasser był też osobistym lekarzem ojca Caetano Ricci, który był księdzem oficjałem w Santos w tym samym czasie, kiedy wydarzył się cud. I to właśnie ojciec Caetano opowiedział papieskiemu doktorowi o cudownym uzdrowieniu po to, żeby ten poinformował o tym papieża. Zespół 3 starszych kapłanów, takich, wiesz, wysoko kwalifikowanych specjalistów od cudów i 2 doktorów pojechało do Santos i potwierdzili autentyczność cudu. The most rewarding part was when he gave me my money. Jednym z tych znawców był ojciec Brian Kołodziejczuk, jeden z ojców misjonarzy charytatywnych wspólnoty religijnej powołanej do życia przez Matkę Teresę. Znowu zbieg okoliczności. Jednym z doktorów był neurochirurg Marcius Vinicius Sierra, który zajmował się Andrino w szpitalu i był naocznym świadkiem cuda, a drugą była Monika Mazurana Benetti, chirurg, która okazała się siostrzenicą padre Caetano Ricci i pochodzi tak samo jak on i żona cudownie wyleczonego z Granado. Na dodatek padre Caetano zna całą rodzinę żony Marsilia. Wprost lawina zbiegów okoliczności. Padre Caetano pojawia się wielokrotnie w powiązaniu z cudownym uzdrowieniem i nie tylko Marsilia. W 1992 roku w Santos nadzorował proces cudownego wyleczenia za wstawiennictwem zakonnicy błogosławionej Józefiny Margaret Bakity, poprzedzającej jej kanonizację w 2000 roku. Czyli fachowiec z doświadczeniem w tych sprawach. Niesamowite. Ten sam Klecha w tym samym mieście nadzoruje 2 cuda i winduje 2 zakonnice do kanonizacji. Następny zbieg okoliczności. Tak czy owak, domyślam się, dlaczego Andrino był transportowany do podrzędnego szpitala w Santos. Bo w Porto Alegre katolicy nie mieli takich koneksji jak w Santos. W Porto Alegre po prostu nie kupiliby tego kitu i sprawa cudu spaliłoby na panewce. Tak jak już wcześniej wspomniałem, Matka Teresa jeszcze za życia była przedmiotem kultu i teraz powiem Ci, jak do tego doszło. Niejaki Malcolm Muggeridge,
Człowiek mocno religijnie upośledzony napisał książkę Coś pięknego dla Boga na podstawie filmu pod tym samym tytułem, który nakręcił dla BBC 2 lata wcześniej. Magritte twierdził w swojej książce, że kiedy robili film, był świadkiem cudu, który był dziełem Matki Teresy. Krótko mówiąc, przy nakręcaniu filmu okazało się, że nie mają wystarczającego oświetlenia i nie będą mogli filmować ciemnych pomieszczeń domu dla umierających w Kalkucie. W składzie ekipy Magritte'a był wybitny operator Ken McMillan. Był przekonany, że bez lepszego oświetlenia nie nagrają pomieszczeń budynku, ale postanowił spróbować, używając nowe, jeszcze niewypróbowane klisze Kodaka, które właśnie zostały mi dostarczone. Po wywołaniu filmu okazało się, że zdjęcia wnętrz wyszły lepiej niż na zewnątrz przy użyciu starych klisz. Podczas kiedy Ken McMillan zachwycał się nowym produktem Kodaka, Magritte ogłosił, że stał się cud i że Matka Teresa była jego sprawczyni. Od tego momentu datujemy eksplozję popularności Matki Teresy. Tak jak już wcześniej wspomniałem, stała się ona przedmiotem kultu i to wszystko dzięki nowym kliszom firmy Kodak. Niezbadane są wyroki boskie. Nieskazitelna opinia o Matce Teresie nie dopuszczała nigdy najmniejszej wątpliwości co do wartości jej czynu. Była dobra i to jest nasze założenie, więc jej życie i czyny były bez zarzutu, tak? Nie. Christopher Hitchens, niestety nieżyjący już angloamerykański pisarz, felietonista, eseista i krytyk literacki i religijny, fenomen popularności Matki Teresy tłumaczy w ten sposób. Cytuję. Ci, którzy potrafią wpływać na swój publiczny wizerunek, w istocie decydują o treści mitów na własny temat. Ludzie myślą o nich to, co oni sami o sobie myślą. W dzisiejszym świecie słowa i czyny osądza się na podstawie reputacji osoby, której słowa i czyny oceniamy, a nie odwrotnie. Nie wiem, czy można trafniej wytłumaczyć powszechne wariactwo na temat tej zdewociałej do szpiku kości religijnej fundamentalisty. No ale to był właśnie Hitchens. Bardzo go brakuje. Muszę się tutaj przyznać, że sam nigdy nie wczytywałem się w prasowe rewelacje na temat Matki Teresy i tym samym nie obchodziła mnie ich wiarygodność. Po prostu ten temat mnie nie obchodził. Aż do czasu, kiedy w prezencie od syna dostałem książkę Christophera Hitchensa Misjonarska miłość w tłumaczeniu Andrzeja Dominiczaka. Tylko jako ciekawostkę dodam, że oryginalny tytuł to Missionary Position, który brzmi ciekawiej i śmieszniej, zważywszy, że oznacza również pozycję seksualną. Tak, zacząłem się interesować tym tematem i zacząłem szukać źródeł, które zaspokoiłyby moją ciekawość. Trudno było znaleźć bezstronną, konkretną informację o Matce Teresie, bo tak jak już wcześniej wspomniałem, media produkowały na jej temat tylko tony panegiryków, czyli bezwartościowy, osłodzony do niesamowitych granic i bezużyteczny dla mnie materiał. Znalazłem natomiast informację, że naukowcy z Uniwersytetu w Montrealu ujawnili stertę dokumentów, których treść stawia jej świętość pod znakiem zapytania. Prace Christophera Hitchensa i Arupa Chatterjee zawierające bardzo dokładną analizę misyjnej działalności Matki Teresy, opisy faktów w niezależnych od siebie źródłach, w tym zeznania lekarzy odwiedzających domy Matki Teresy, pokrywające się z zeznaniami wolontariuszy zatrudnionymi przez Matkę Teresę do opieki nad chorymi, a których przerażające treści jakoś uszły uwadze Watykanu oraz całkowity brak obiektywnego i krytycznego zainteresowania medialnego były katalizatorem lawiny pytań i wątpliwości, na które naukowcy z Uniwersytetu w Montrealu próbowali znaleźć odpowiedzi. Cóż, chociaż ujawniono i to dość precyzyjny fałsz, zakłamanie i hipokryzję, które jak aureola otaczały jej postać, żaden z tych faktów nie był w stanie zatrzymać machiny beatyfikacyjnej uruchomionej w bezprecedensowym pośpiechu przez Wojtyłę. Taśmowa produkcja kolejnej świętości ruszyła pełną parą.
Tylko jako ciekawostkę dodam, że Wojtyła beatyfikował i kanonizował nie tylko o wiele więcej osób niż jakikolwiek poprzedni papież. Istnieje też duże prawdopodobieństwo, że naprodukował więcej świętych i błogosławionych niż wszyscy papieże razem wzięci od początku istnienia Kościoła. Ogłosił błogosławionymi w sumie 1338 osób i kanonizował 482 świętych. Powracam do naszej świętej, więc kim była i jak scharakteryzować dzieło jej życia, czyli jej bezgraniczne poświęcenie się idei niesienia pomocy najbiedniejszym z biednych. Zostawmy na razie tych biednych, oni zawsze będą pod ręką, o to nie musimy się martwić i zawsze będą służyć jako narzędzie propagandowe windujące popularność i kasę różnej maści zdewociałych polityków, oszustów i rozmodlonych hipokrytów. Przyjrzyjmy się raczej bliżej i dokładniej jej misyjnej działalności. Będziemy przy tym korzystać z różnych niezależnych od siebie źródeł, o których wspomniałem wcześniej, począwszy od prac Christophera Hitchensa i Arupa Chatterjee, poprzez materiały naukowców z Uniwersytetu w Montreal, aż do zeznań olbrzymiej ilości naocznych świadków, doktorów, wolontariuszy, których wypowiedzi pokrywają się, mimo że osoby wypowiadające się pracowały w ośrodkach zawiadywanych przez Matkę Teresę w różnych okresach czasu i nie znały się wzajemnie. Ale zacznijmy od początku, bo się pogubiłem. W 1950 roku albańska zakonnica założyła kongregację katolickich misji charytatywnych, najpierw w Kalkucie, potem w różnych legionach Indii, a następnie poza granicami. Wszystko szło sprawnie i gładko. Misje charytatywne mnożyły się jak grzyby po deszczu, a Matka Teresa dostawała góry forsy w formie donacji. Świat, a w szczególności Zachód, zachwycał się jej poświęceniem i altruizmem, aż tu raz po raz zaczęły dochodzić budzące grozę wieści o fatalnych warunkach panujących w ośrodkach Matki Teresy. W tym samym czasie, kiedy fundatorka sławnych misji charytatywnych dysponowała sumą przeszło 100 milionów dolarów i suma ta nieprzerwanie rosła, jej przytułki i domy dla umierających, które zachodnia prasa górnolotnie określała mianem klinik, znajdowały się w opłakanym stanie. Lekarze odwiedzający domy Matki Teresy relacjonowali zatrważające przypadki zaniedbania i braku należytej, często jakiejkolwiek opieki. Przerażająca obojętność zakonnic wobec cierpienia chorych i umierających, a nierzadko znęcanie się nad nimi, tak fizyczne jak i psychiczne, były na porządku dziennym. Dla przykładu, 18 września 2000 roku policja aresztowała siostrę Franciszkę z sierocińca Matki Teresy w Kalkucie za więzienie czworo dzieci, to były siostry, i znęcanie się nad nimi. Te cztery dziewczynki były oskarżone o kradzież pieniędzy i prawdopodobnie w celu zmuszenia je do przyznania się zakonnica przykładała gorący nóż do ręki 7-letniej Karami Mondal, powodując poważne oparzenie. কাঁদছিলাম তো সিস্টার এসে বলছিল সবাই চুপ নালে আর আর ছাঁকা দেব তো সবাই চুপেছে তারপরে Doktor Arup Chatterjee opisuje dziesiątki przypadków znęcania się, obojętności i zaniedbania w wykonaniu zakonnic. Nawet tak podstawowa rzecz, jak zmiana pozycji chorego, żeby zapobiec powstawaniu bolesnych odleżyn, nie była praktykowana przez zakonnicę. Chorzy, w tym dzieci, cierpiały z powodu bólu w wyniku niegojących się ran odleżynowych. Na zwróconą uwagę zakonnicę miał gotową odpowiedź. Cóż, taka jest wola Boga. Dam ci trochę przykładów, bo ja nie chcę być gołosłowny. Peter Tyler, gorliwy chrześcijanin i były British Airways steward, który pracował jako wolontariusz w Matki Teresy domach przez wiele lat, opisuje m.in. przypadek dzieciaka imieniem Vincent z Matki Teresy sierocińca z bolesnymi, ropiejącymi, niegojącymi się odleżynami. Nie miał szansy się zagoić, bo po pierwsze, nie były leczone, i to nie tylko z powodu braku potrzebnych medykamentów, a bardziej z powodu braku dobrej woli
i zainteresowania i lenistwa zakonnic. Odleżyny powstały wskutek pozostawienia go przez długi okres czasu w pościeli skażonej jego własnymi ekskrementami i moczem. Dzieciak leżał w tych warunkach przez długi okres czasu, włączając w to czas, kiedy zakonnice były na adoracji. Kiedy Taylor zwrócił uwagę zakonnicy na niebezpieczeństwo dla tego dzieciaka wynikające z braku podstawowej higieny, odparła, że wszystko jest w rękach Boga. Nie myliła się. Vincent wkrótce zmarł. Taylor opisuje tę sprawę, z którą miał do czynienia w Ashadam, sierocińcu w Bombaju, gdzie jakiś czas pracował. Przebywała tam niewidoma dziewczynka imieniem Minu. Taylor znalazł doktorów w Anglii, którzy zgodzili się na darmowe leczenie Miny. Załatwił dla niej bilet lotniczy i paszport. Dwa razy latał do Kalkuty, żeby uzyskać zgodę matki Teresy na wywiezienie dziewczynki do Anglii. Bezskutecznie. Za drugim razem w ogóle nie chciała z nim rozmawiać. Upór starej sekutnicy przeważył jej dobrą wolę, jeżeli kiedykolwiek miała taką. A Minu? A kto by się tam nie przejmował? Zakonnice się za nią pomodlą, to powinno wystarczyć. Następny przykład. Sally Warner, australijska wolontariuszka, która pracowała w kilku sierocińcach od 1997 roku, dostarczyła nam pisemną relację, w której oskarża zakonnicę o brak ludzkiego podejścia do dzieci oraz bezwzględną bezduszność, zaniedbanie i kradzież dziecięcych zabawek przesyłanych dla dzieciaków z różnych zakątków globu, tak przez osoby cywilne, jak i organizacje wspierające działalność misji charytatywnych Matki Teresy. To brzmi jak pomówienie, prawda? Jak czepianie się, szkalowanie, obrzucanie błotem, biedne, poświęcające się zakonnicy. Nic podobnego. Nie jest to moim zamiarem. Oczywiście, że co lepsze zabawki powinny trafić do dzieci, które miały szczęście urodzić się i wychowywać w normalnych domach, w otoczeniu kochających ich i dbających o nie rodziców, w rodzinnej, ciepłej atmosferze itd., itd., a nie do brudnych, zaniedbanych, niczyich, wychudłych, odrażających bachorów, wylegujących się w pożółkłych od moczu i śmierdzących szmatach. Sally Warner krytykuje, że podczas karmienia dzieci częstokroć leżały płasko na wznak, a że zakonnice nie zadawały sobie trudu, żeby to dziecko podnieść. Kto by tam podnosił takie paskudztwo? Dirty fucking bastards. Następny przykład. Tim Stilwell, wolontariusz zatrudniony w misji Matki Teresy, relacjonuje, że miejsce, gdzie pracował, przypominało obóz koncentracyjny. Godność i szacunek w stosunku do chorych nie istniały. Obojętność i okrucieństwo charakteryzowały podejście zakonnic do chorych i cierpiących. Stanowczo twierdził, że czasami chorym lepiej byłoby umierać na ulicy. Nie tylko z uwagi na przerażający poziom opieki, ale głównie dlatego, że w domach Matki Teresy byli traktowani po prostu nieludzko. Zakonnice, tak samo jak wolontariusze, nie mieli żadnych albo prawie żadnych kwalifikacji, jeżeli chodzi o opiekę nad chorymi. Oczywiście, że pośród zgłaszających się do pracy w domach Matki Teresy zdarzali się od czasu do czasu doktorzy czy pielęgniarki, czyli osoby z przygotowaniem medycznym, ale mówimy tu o zwykłych przypadkach. Generalnie kwalifikacje i znajomość rzeczy nie były wymagane, ale jednak mamy tu wypowiedź zakonnicy, która uczęszczała na trzyczęściowy trening. Zapytano, jakie to były części, odparła. Pierwsza część to była modlitwa. Druga część to dodatkowe modły, a trzecia jeszcze więcej modłów. No po takim kursie trudno kwestionować jej kwalifikacje. Co ciekawe, Matka Teresa nigdy nie ukrywała, że nie jest zainteresowana w łagodzeniu skutków przewlekłej choroby umierających, co z definicji, co jest założeniem hospicyjnej opieki paliatywnej. Nigdy nie ukrywała, że tak naprawdę nie chodzi jej o niesienie pomocy i ulgi cierpiącym. Według jej własnych słów, najubożsi z ubogich są tylko środkiem, przy pomocy którego wyrażamy naszą miłość do Boga.
Ja bym raczej powiedział, że najbiedniejsi z biednych służyli jej jako narzędzie do zdobywania względów bogini Mamony. Poza tym uważała, że istnieje poważne niebezpieczeństwo. Ja powtarzam, poważne niebezpieczeństwo, że pomylimy środki i cele i zapomnimy, że wszystko, co robimy dla potrzebujących naszej pomocy, w rezultacie robimy dla Boga, nie dla nich samych. Wyraźnie odżegnuję się od wszelkich ludzkich odruchów i humanitarnej potrzeby pomocy innym. Bo nie robisz tego dla nich. Nie, wszystko to robisz dla Boga lub też dla Jego drugiego wcielenia, jakim jest pewien rabin, przywódca religijnego kultu ukrzyżowany ponad 2000 lat temu. I realized how united mother was in her feeling, in her thinking, always concentrated on Jesus. It was what mattered was, what did Jesus feel? And all her life was to make Jesus happy, to console him in his pain. Mówiła często, że nie jest pracownikiem socjalnym. Wszystko, co robię, robię dla Chrystusa, robię to dla Kościoła. Nie wiem, ile robiła dla Chrystusa, nikt tego nie wie, łącznie z nim samym, ale że dużo robiła dla Kościoła, tego możemy być pewni. Ale o tym pogadamy w dalszej części tego nagrania, kiedy dobierzemy się do finansów misji jak najbardziej charytatywnych Matki Teresy. Nie ukrywała też, że pracuje, żeby powiększyć liczbę katolików. W tym celu zakonnice prowadziły potajemną kampanię nawracania na katolicyzm. Christopher Hitchens cytuje nieopublikowaną książkę Susan Shields, byłej zakonnicy pracującej w misjach Matki Teresy, która opisuje, że Matka Teresa nauczyła zakonnicę potajemnego udzielania chrztu umierającym. Po zapytaniu umierającego, czy chce bilet do nieba, siostry udawały, że chłodzą czoło tej osoby mokrą szmatką, a tak naprawdę chrzciły ją, po cichu wypowiadając niezbędne do tego słowa. Not one has died without receiving a special ticket for St. Peter, we call it. We call baptism ticket for St. Peter. We ask the person, do you want a blessing by which your sins will be forgiven and you will see God? And they have never refused. So 29,000 have died in that one house from the time we began the work in 1952. But it's so beautiful to see the people die with so much joy. Dla mnie, jako ateisty, to nie miałoby żadnego znaczenia. Dla katolickiego betonu, który reprezentowała Matka Teresa, takie działanie było zbawiennym nawróceniem umierającego na prawdziwą wiarę. Dla inowiercy jest to coś szokującego, ohydnego i nie do przyjęcia. W hospicjach Matki Teresy, które w założeniu miały zapewnić nieuleczalnie chorym opiekę i pomoc w ostatnich dniach czy godzinach ich życia, praktycznie nie stosowano żadnych środków przeciwbólowych. Spróbuj wyobrazić sobie ten koszmar. Jesteś w niedającym się opisać bólu i wiesz, że nie ma dla ciebie pomocy. Twój ból ustanie wraz z twoim ostatnim oddechem, nie wcześniej. I czeka z utęsknieniem na ten moment, czasami bardzo długo. Fundatorka sieci domów dla umierających, na które zbierała miliony dolarów w postaci donacji i darowizn, twierdziła, że cierpienie zbliża jej pacjentów do Chrystusa i dlatego nie robiła nic, żeby to cierpienie złagodzić. Traktowała chorych zgodnie ze swoją pozbawioną zdrowego rozsądku filozofią religijnej katolickiej ekstremy. Sławna stała się jej reakcja na skargę pacjenta cierpiącego na chroniczny, trudny do wytrzymania ból. To Chrystus cię całuje, wytłumaczyła przyczynę bólu. To niech mu matka powie, żeby przestał, odpowiedział pacjent. Matka Teresa nie złapała sarkazmu. This is the joy of suffering, it's the kiss of Jesus. Nawet The Daily Telegraph, konserwatywne pismo, które zawsze silnie promowało i wspierało kult Matki Teresy, jeżeli chodzi o warunki panujące w ośrodkach misji charytatywnych Matki Teresy, nie ukrywało, że sytuacja jest zatrważająca.
Sam Westmacott, dziennikarka pisząca między innymi dla tego dziennika i która notabene pozostała wielbicielką Matki Teresy, pracowała przez jakiś czas jako wolontariuszka zarówno w domu dla umierających, jak i w sierocińcu w Kalkucie. W jednym z jej opisów domu dla umierających w Kalkucie przedstawia taką sytuację. Cytuję. W pierwszym dniu po przyjeździe zobaczyłam mężczyznę, który umierał. Stałam osłupiała, nie wiedziałam, jak się zachować wobec faktu, że nikt nie zwracał uwagi na człowieka będącego w wagonie. Ktoś powinien zadbać o jego ostatnią chwilę. Powinien być przy nim. Może trzymać go za rękę. Umarł samotnie. Zwróciło moją uwagę, że pacjenci nie robili nic poza tym, że siedzieli nieruchomo na swoich pryczach. Ponura atmosfera tego miejsca usprawiedliwiała krytykę metod, jakie stosowała Matka Teresa w stosunku do pacjentów. Brakowało podstawowego sprzętu potrzebnego do pielęgnacji chorych, chociażby do przebywania ropiejących ran odleżynowych. Higiena praktycznie nie istniała. Gumowe rękawice były używane wielokrotnie, niedbale sterylizowane albo nie sterylizowane w ogóle. Naczynia były myte w stojącej wodzie w bali i nie ma pewności, czy były czystsze przed czy po takim myciu. Tyle sam Westmacott. Z relacji innych wolontariuszy dowiadujemy się, że na adres dyrekcji misji charytatywnej Matki Teresy w Kalkucie przychodziły transporty ze sprzętem medycznym. Zagadką pozostaje, dlaczego domy dla umierających czy sierocińce cierpiały na brak takiego sprzętu. Jeżeli już jestem przy temacie donacji dla biznesu Matki Teresy, warto wspomnieć, co na ten temat pisze Arup Chatterjee w swojej książce Mother Teresa – The Untold Story. Cytuję. Siostry były zainteresowane tylko własnymi korzyściami, były absolutnie okropne. Biedacy byli notorycznie odpędzani od progów misji charytatywnych. Ciekawe, jak to się ma do rozpowszechnianej przez Matkę Teresę informacji, jakoby zakonnice zbierały do ambulansów biedaków z terenu całej Kalkuty. Chatterjee niejednokrotnie zwraca uwagę na lawinę kłamstw w wykonaniu tej świętej hipokryty. Dalej Chatterjee mówi, siostry regularnie podkradały rzeczy przeznaczone dla biednych. Przed każdym Bożym Narodzeniem duże ilości ubrań były przesyłane z zagranicy. Był to również czas, kiedy rodziny zakonnic przyjeżdżały do nich w odwiedziny. Część ubrań była rozdawana biedakom, ale większość z nich i inne dobra odjeżdżały z rodzinami zakonnic. Było wiele przykładów, że żywność w zamyśle ofiarodawców przeznaczona dla biednych była przez zakonnice sprzedawana. Ryż, pszenica, kukurydza lądowały w miejscowy sklep. Osobnym przykładem tak odrażającego, jak i karygodnego i koszmarnego zaniedbania, po prostu bezmyślności ze strony zakonnic był fakt, że strzykawki były przepłukiwane pod kranem z zimną wodą przed ponownym użyciem. O stosowaniu strzykawek jednorazowych czy też sterylizacji igieł nie było mowy. Nic więc dziwnego, że choroby takie jak chociażby wirusowe zapalenie wątroby w zastraszającym tempie formowały się w epidemię, a krzywa śmiertelności wśród pacjentów misji charytatywnej Matki Teresy kończyła się gdzieś tam pod sufitem. They didn't have enough drips. The needles they used and reused over and over and over, and you would see some of the nuns rinsing needles in under the cold water tap. And I asked one of them why she was doing it. And she said, well, to clean it. And I said, yes, but why are you not sterilizing it? Why are you not boiling water and sterilizing your needles? She says, there's no point, there's no time. Powykręcana filozofia tych, którzy twierdzili, że dają opiekę starym i chorym, jak i osieroconym dzieciom, zdejmowała z zakonnic wszelką odpowiedzialność za fiasko ich opieki. Nadużywane i wyświechtane Bóg tak chciał, albo taka jest wola Boża, było wytłumaczeniem dla każdego śmiertelnego zejścia, również dla takiego, któremu łatwo można było zapobiec. Obłożnie chorzy i umierający, którzy byli całkowicie zdani na łaskę i niełaskę zakonnic, byli często zostawieni sami sobie, kiedy tylko rozległ się dzwon wzywający zakonnice na modły.
Świat na to wszystko patrzył ślepymi oczyma. Był kompletnie głuchy od czasu do czasu, dające się słyszeć głosy opisujące ponurą rzeczywistość i podziwiał Matkę Teresę i jej zakonnice za ich poświęcenie i pomoc dla najbiedniejszych z biednych. Czasami dają się słyszeć głosy broniące Matkę Teresę i argumentujące, że nie mogła przecież wiedzieć o wszystkich zaniedbaniach i niedoskonałościach w placówkach misji charytatywnych, bo nie była w stanie monitorować pracy zakonnic w tak wielkiej ich ilości, w dodatku rozrzucony po różnych krajach. W ogóle ten argument nie ma sensu. Jeżeli jej misje nie funkcjonowały prawidłowo, bo przypuszczalnie nie mogła ich należycie kontrolować, to dlaczego otwierała wciąż nowe i dlaczego przypisywała sobie wyimaginowane zasługi za ich działalność? Now we are in 105 countries and we have 500 convents all around the world, without counting India. Poza tym, dlaczego zbierała donacje na źle funkcjonujące misje, których działalność nigdy nie miała najmniejszej szansy na poprawę? Oczywiście są to pytania czysto retoryczne. Wiemy, dlaczego tak się działo. Chodziło o ilość misji, która gwarantowała wielkość donacji. Donacji, które nie miały nigdy trafić do swoich adresatów. Poza tym, mówiąc o fatalnych warunkach w Matki Teresy placówkach, mówię głównie o tych zlokalizowanych w Indiach, a w szczególności w Kalkucie, bo stamtąd dysponuje największą ilością materiałów, a o których Matka Teresa wiedziała wszystko i szczegółowo. Poza tym, jak wytłumaczyć fakt, że po jej śmierci sytuacja w misjach charytatywnych w wielu przypadkach uległa poprawie. Na przykład od zawsze chorzy leżeli na cienkich, około dwucalowych materacach zapakowanych w polietylenowe pokrowce. Czyli praktycznie leżeli na plastiku. Może się mylę, ale może to było między innymi przyczyną powstawania ran odleżynowych, co? Dopiero po śmierci Matki Teresy zaczęto używać prześcieradła. Dopiero po jej śmierci zakonnice poluzowały drakońskie przepisy regulujące postępowanie wobec chorych. Doktor Arup Chatterjee w swojej książce pisał, cytuję: w czasach Matki Teresy mieszkańcy Nirmal Hridey byli zmuszeni leżeć na swoich paletach i nie wolno im było wstać, przespacerować się po pokoju, nie mogli nawet wstać i rozprostować się, chyba że uzyskali pozwolenie od wolontariuszy. Ten rygor znacznie poluzowano po jej śmierci. Dopiero po jej śmierci dzieci z sierocińców mogły nie tylko patrzeć się na zabawki, ale również dotknąć się, a nawet bawić się nimi. Matka Teresa była świadoma tego, co się działo w jej placówkach, bo nikt inny, tylko ona była autorką nakazów i zakazów i tylko ona podejmowała najważniejsze decyzje. 1 sierpnia 2005 roku przerażające obrazy zaniedbania, znęcania się i maltretowania w placówkach misji charytatywnych pojawiły się w brytyjskiej telewizji wielokrotnie na Sky News. Dziennikarz Donald McIntyre wszedł do sierocińca w Kalkucie z ukrytą kamerą. Mogliśmy na własne oczy zobaczyć dzieci bez żadnej opieki, pozostawione na toaletach przez długi okres czasu. Dzieci, którym wiązano ręce przed karmieniem, dziecko przysznurowane do łóżka na całą noc i inne przykłady troski i miłości zakonnic w stosunku do powierzonych ich opiece maluchów. McIntyre informuje nas o braku takiego luksusu, jakim jest mydło i o tym, jak to zakonnice, przygotowując medykamenty, rozgniatały tabletki brudnymi rękoma. Nagranie McIntyre było pokazane brytyjskiemu ekspertowi od opieki specjalnej nad dziećmi, który zawyrokował, że zakonnice pogwałciły podstawowe prawa człowieka i dziecka. Jednego możemy być pewni.
Matka Teresa wykazała się sztuką wślizgiwania się w krąg wielkich tego świata międzynarodowych autorytetów politycznej, finansowej elity, religijnych olbrzymów i pomniejszych gór. Przebywanie w takim towarzystwie nadmuchiwało jej reputację i misyjne konta bankowe do niesamowitych rozmiarów. Środki masowego przekazu prześcigały się w relacjonowaniu jej spotkań z różnej maści politycznymi przywódcami, z ich otoczeniem, papieżem, pomniejszymi hierarchami kościoła i wszyscy pijali hymny na jej temat nawet wtedy, kiedy jej działania i idiotyczne wypowiedzi zasługiwały na krytykę i potępienie. Ta nikt z tych, których głos by się liczył, nie odważył się nigdy publicznie skrytykować ani jednej z jej idiotycznych wypowiedzi, a często gadała tak głupio, że tylko wieloletnie religijne skretynienie może być wytłumaczeniem dla jej bezsensownych wypowiedzi. Ja nie chcę być gołosłownym, dlatego dam ci przykład jednej z jej mądrości. Na konferencji prasowej w Waszyngtonie padło pytanie, czy naucza matka biedaków, by z pokorą znosili swój los. Odpowiedź Matki Teresy. Myślę, że jest rzeczą bardzo piękną, gdy biedacy z pokorą przyjmują swój los, dzieląc go z cierpieniem Chrystusa. Uważam, że świat odnosi wielkie korzyści z cierpienia biednych ludzi. Ja powtórzę to jeszcze raz. Uważam, że świat odnosi wielkie korzyści z cierpienia biednych ludzi. Teraz sam, czy sama, oceń tę wypowiedź. Przebywanie w jej obecności nobilitowało polityczne elity w oczach tłumu, bo jakoby dzieliła się z nimi swoją reputacją, którą notabene zyskała z powodu przebywania wśród nich. I tak to perpetuum mobile zaczęło działać. Patrząc na nią, nigdy byś nie zgadł, czy nie zgadła, że ta stara, zgarbiona, wysuszona zakonnica dysponuje multimilionowymi sumami na kontach bankowych, które nieprzerwanie rosną. Za pieniądze, którymi dysponowało, można byłoby wybudować niejedną wysokiej klasy klinikę z najwyższej jakości sprzętem medycznym. Tylko po co? To nie miałoby sensu. Wręcz przeciwnie, trzeba było wszem i wobec pokazać, że kliniki Matki Teresy znajdują się w opłakanym stanie i potrzebują wsparcia. Chorzy nie mają należytej opieki, leków, odzieży itd. Prawdopodobnie z powodu braku środków. Czy może być inne wytłumaczenie? Taką informację odbierali ci, których donacje mogłyby przyczynić się do poprawy tej sytuacji. Jak pisał Hitchens, sumienie bogaczy tego świata nie jest czyste i niektórzy z nich czują potrzebę zrobienia czegoś, co przytłumiłoby ich pewnego rodzaju poczucie winy. Nade wszystko jednak chcieliby pokazać światu, że pomagają tym, dla których los nie okazał się zbytnio łaskawy. To by uspokoiło ich własne sumienia i co ważniejsze, zrobiłoby dobre wrażenie i wywindowało ich reputację i status w ich środowisku. Więc płynęła mamona w postaci hojnych donacji dla sierot, biednych, chorych, umierających, ale jakoś sytuacja adresatów tych pieniędzy nie poprawiała się. Dalej pacjenci domów Matki Teresy leżeli na drewnianych paletach z cienkimi materacami w plastikowym opakowaniu. Brakowało leków, o lekach przeciwbólowych już nawet nie warto wspominać. Brakowało środków higieny, podstawowego sprzętu medycznego, przyzwoitego jedzenia, odzieży, a nade wszystko brakowało dobrej woli i chęci poprawy tej sytuacji i warunków, w jakich znaleźli się uzależnieni od zakonnic chorzy. Cierpieli i apatycznie godzili się z losem. Widocznie taka była wola Boża. W zasadzie wszystko było w jak najlepszym porządku. Potencjalni darczyńcy odbierali informacje i słali pieniądze. I im właśnie o to chodziło. Zakonnice nie mogły się wyrobić z wysyłaniem kart z podziękowaniami. Konta bankowe misji charytatywnych pęczniały i nikt nie zadał sobie trudu, żeby zainteresować się, jakie to sumy i co się dalej dzieje z tą forsą. Wszystkie religijne organizacje w olbrzymiej większości krajów nie mają obowiązku informować nikogo o swoich dochodach. Tym bardziej, że
Fiskus z jakiegoś bliżej niezrozumiałego dla przeciętnego obywatela powodu uwalnia ten najlepszy ze znanych mi biznesów od podatków. Dlatego trudno jest dotrzeć do jakichkolwiek dokumentów, które pokazywałyby wysokość donacji i co się dalej dzieje z niejednokrotnie ogromnymi sumami pieniędzy, które pojawiają się na kontach bankowych misji charytatywnych. Wyjątkiem jest tutaj Wielka Brytania, gdzie obowiązuje jawność w tej kwestii. Dr Arup Chatterjee w swojej książce ujawnia nam ich treść. Korzystając z jego pracy, zapoznam Cię teraz z kilkoma przykładami donacji dla misji charytatywnej Matki Teresy i ich dystrybucji. Zacznijmy od tego, że donacje są bardzo wygodną, eliminującą wszelkie podejrzenia, bo trudną do kontrolowania formą zdobywania pieniędzy przez rozmaite religijne, ale nie tylko, organizacje. Jednocześnie zabezpieczając je przed posądzeniem np. o wyłudzenia, przekupstwa, czy handel żywym towarem, które przecież nie licują z jakże zbożnym wizerunkiem tych organizacji. Dla przykładu, nigdy misje charytatywne nie wystawiały ceny dla par adoptujących dzieci. To byłoby bardzo niemoralne, prawda? Ale wiemy, że donacje ludzi adoptujących dzieci z sierocińców Matki Teresy stanowiły poważne źródło dochodu tej organizacji. Czy mamy tu do czynienia z handlem dzieciakami? Nigdy w życiu. Po prostu dobrzy, pobożni ludzie dają wysokie sumy pieniędzy organizacji Matki Teresy od dobrego serca, nic więcej. Że co, że właśnie adoptowali dziecko poprzez Matki Teresy organizację? To zwykły przypadek, zbieg okoliczności. Chociaż Chatterjee opisuje taki przypadek, że kiedy na przykład w 1980 roku, czyli rok po otrzymaniu przez Matkę Teresę Nobla, zakonnice z misji charytatywnych sfałszowały dokumenty 7-letniego chłopaka, Sonatona Dara, i sprzedały go belgijskiej katolickiej rodzinie za sumę 125 tysięcy rupii. W samej Belgii były 74 przypadki adopcji dzieci z Matki Teresy sierocińców w tym roku. Przemnóż to sobie i przekonaj się o wielkości sumy, którą za adoptowanie dzieciaków przyjęły, oczywiście z dobrego serca, w postaci donacji misje charytatywne Matki Teresy. Aha, jeszcze jedno. Nie znajdziesz nigdzie dokumentu, który wskazywałby dalsze losy tych pieniędzy. No, jestem przekonany, że posłużyły zbożnym celom. W 1974 roku misje charytatywne w Zjednoczonym Królestwie otrzymały 117 394 funty w formie donacji. Z tego 80 tysięcy, czyli 68%, było wysłane do Watykanu. 650 do Beda College w Rzymie, to jest uczelnia religijna, gdzie młodzi klerycy przepoczwarzają się w katabasów. Na pomoc dla dzieci w Indii przeznaczono 334 funty. Pacjenci domu dla umierających w Kalkucie też nie mogą narzekać, bo dostali aż 45 funtów. W 1975 roku donacje dla misji charytatywnych w Anglii zamknęły się sumą 148 338 funtów. Do kwatery głównej, jak Chatterjee nazywa Watykan, przesłano 170 tysięcy, czyli 114%. Nadwyżkę 14% stanowiły pieniądze z poprzednich lat zaoszczędzone dla Watykanu kosztem chorych i umierających w domach Matki Teresy i dzieci w jej sierocińcach. Dom dla umierających w Kalkucie dostał niewyobrażalnie wielką sumę w porównaniu z rokiem ubiegłym, bo przesłano mu 238 funtów. Na edukację zakonnic przeznaczono 2000 funtów, a na pomoc dla dzieci przeznaczono 4000, tylko że obie te sumy przesłano do Watykanu. Musimy tutaj pamiętać, że pieniądze, o których wiemy, że były przesłane do Watykanu, pochodziły tylko ze Zjednoczonego Królestwa. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie pieniądze przesłane ze wszystkich krajów, to zamkną się one w wielomilionowej sumie zdeponowanej w Banku Watykańskim. W Stanach religijne organizacje charytatywne nie są zobligowane do ujawnienia swoich dochodów.
co było bardzo pożyteczne dla organizacji Matki Teresy, zważywszy, że właśnie stamtąd pochodziły największe sumy donacji. Czeki na 50 tysięcy i więcej wcale nie należały do rzadkości i były dostarczane zakonnicom niemal na porządku dziennym. Siostry przyjmujące donacje odpowiadały na nie wysyłaniem podziękowań i często ambulanse pocztowe zabierały te listy w workach. Tak czy owak, sytuacja rezydentów domów Matki Teresy nie poprawiła się ani trochę. Za to boss Matki Teresy, zawiadujący kwaterą główną w Rzymie, nie mógł się jej nachwalić i z zadowoleniem zacierał ręce. Matka Teresa była wyśmienitą polityczką, choć zawsze się od polityki odżegnywała. Odrażające dla postronnego widza kłamliwe i bezwstydne przypochlebianie się swoim potencjalnym darczyńcom musi wzbudzić niechęć nawet u apologetów Matki Teresy, choć oni nigdy się do tego nie przyznają. W 1981 roku gazety informują o wizycie Matki Teresy na Haiti, gdzie się udała na uroczystości rocznicy ślubu dyktatorskiej pary Duvalierów, którzy rządzili twardą ręką i z okrucieństwem tym jednym z najbiedniejszych krajów na świecie. Krwawa dyktatura Duvalierów i Matka Teresa jedzie, żeby celebrować rocznicę ich ślubu? To nie ma sensu. Co robi ta święta zakonnica na drugim końcu świata, tak daleko od swoich sławnych klinik? Czy nie powinna być raczej wśród najbiedniejszych z biednych, którzy potrzebują wsparcia i pomocy? Tak, powinna tam być. Na razie jednak siedzi na Haiti i łechcze próżność Duvalierów, przypochlebiając się Madame Michelle Duvalier. Pani prezydent jest osobą, która czuje, która wie i która chce dać świadectwo swojej miłości nie tylko słowami, ale również konkretnymi uczynkami. Pani prezydent, ten kraj żyje dzięki pani. Te ociekające wazeliną słowa Matki Teresy cytowała do znudzenia proreżimowa haitańska prasa. W wypowiedzi dla amerykańskiej CBS Matka Teresa mówi, że choć w swoim życiu spotkała wielu monarchów i prezydentów, nigdy nie widziała, by ludzie ubodzy byli w tak bliskich stosunkach z głową państwa, jak zwykli Haitańczycy z Michelle Duvalier. Dodając, to była dla mnie piękna lekcja. Lekcja czego? I have learned something from you. So, thank you. Jak pisze Hitchens, cytuję, stosunki między ludem Haiti a Duvalierami stały się tak bliskie, że prezydent i jego żona ledwie zdążyli wypchać walizy zawartością państwowej kiesy przed sromotną ucieczką na francuską Rivierę. Fałszywa skromność, religijna retoryka, bezwstydne, obrzydliwe, kłamliwe pochlebstwa i spory ładunek hipokryzji owocowały wysokimi donacjami, rozgłosem, popularnością i powszechną aprobatą dla jej misyjnej działalności. Nawet towarzystwo oszustów, kanciarzy nie było jej niemiłe, jeżeli tylko pojawiała się nadzieja wyrwania od nich jakiejkolwiek kasy. W tym rzeczywiście była dobra. Nadzwyczaj dobra. John Roger był przywódcą skorumpowanej, fanatycznej i niebezpiecznej sekty religijnej, który ogłaszał, że jeżeli chodzi o duchową świadomość, znacznie góruje nad Chrystusem, a poza tym osiągnął świętość w wyniku wizji podczas operacji nerek. Co nasza rozmodlona święta robi w takim towarzystwie? Może przyznanie przez Johna Rogera Matce Teresie nagrody za prawość i co ważniejsze, czeku na 10 tysięcy dolców byłoby wytłumaczeniem, co? Matkę Teresę często widzimy w towarzystwie wątpliwej reputacji indywiduów, oszustów, kanciarzy i skorumpowanych polityków. Nie chcę cię zanudzić, wymieniając ich po kolei. Muszę jednak wspomnieć jednego z największych defraudantów naszych czasów, jakim był przyjaciel Matki Teresy, niejaki Charles Keating.
zarządzające Lincoln Savings and Loan Association, czyli po naszemu funduszem oszczędnościowo-pożyczkowym, który pod jego rządami okazał się być jednym z największych oszustw w historii Stanów, a on sam jednym z największych kanciarzy. Krótko, szwindel pana Kittinga kosztował rząd federalny, czyli, nie oszukujmy się, podatników, przeszło 3,1 miliarda dolarów. Przeszło 21 tysięcy inwestorów straciło oszczędności całego życia, a Charles Kitting poszedł siedzieć. Zanim jednak usłyszał wyrok, matka Teresa postanawia ratować swojego przyjaciela, któremu zawdzięcza tak dużo. Jak dużo? 1 250 000 dolarów, które podarował matce Teresie z pieniędzy ukradzionych klientom Lincoln Savings. A z powodu, że matka Teresa dużo podróżowała, daje jej prawo do korzystania ze swojego prywatnego odrzutowca. Szybko, wygodniej, za darmo. Byli tacy, którzy krytykowali ją za przyjęcie tej oferty. Nie ja. Myślę, że nawet Jezus wolałby przemieszczać się z jetem, gdyby znał Kittinga, niż ciąć tyłek na ośle. I really believe that if Jesus was physically on the earth today, he wouldn't be riding a donkey. He'd be in an airplane. Tak, Kittinga to był dobry człowiek. W końcu był katolickim fundamentalistą i w dodatku radykalnym konserwatystą i taki hojny. Co robi w tej sprawie matka Teresa? Postanawia napisać list do sędziego z prośbą o ułaskawienie Kittinga, w którym pisze, że misjonarki miłości nie mieszają się do biznesu, polityki i sądów, czyli łże od samego początku, bo prowadzi bardzo lukratywny biznes, w polityce siedzi po uszy i właśnie swoim listem musi uingerować w sprawy sądowe. Deklaruje, że nie ma pojęcia o przestępczej działalności Kittinga i tu znowu łże, bo środki masowego przekazu informacji wręcz zachłystywały się rewelacjami na ten temat. W liście cytuję słowa Jezusa. Cokolwiek uczyniłeś najmniejszemu z moich braci, mnie uczyniłeś. I pan Kittinga zrobił tak dużo dla ubogich, że to jest powodem, dla którego teraz ona staje w jego obronie. Ja bym powiedział, że Kittinga przyczynił się do zwiększenia liczby tych ubogich, ale z powodu, że matka Teresa niejednokrotnie deklarowała piękno wynikające z ubóstwa, możemy powiedzieć, że Kittinga przyczynił się do pomnożenia piękna. List matki Teresy niestety nie spotkał się ze zrozumieniem ze strony sądu. Odpowiedzi udzielił jej prokurator wynoszący oskarżenie. Przeczytam tylko te fragmenty, które pokazują charakter matki Teresy i jej podejście do spraw pieniędzy, czyli do spraw jak najbardziej ziemskich. Obrażając przy okazji jej niebotyczną hipokryzję, kiedy piała hymnę na temat piękna ubóstwa. Szanowna matko Teresa. Jestem zastępcą prokuratora okręgu Los Angeles i jedną z osób, które prowadziły śledztwo w sprawie matki dobroczyńcy Charlesa Kittinga Jr. Czytałem list do sędziego Ito, w którym występuje matka w obronie Kittinga. Przyznaje w nim matka, że nie wie nic o prowadzonych przez Kittinga interesach, ani o postawionych mu zarzutach kryminalnych. W tej sytuacji postanowiłem do matki napisać, by krótko omówić przestępstwa, o które oskarżono Kittinga i dać matce wyobrażenie o pochodzeniu pieniędzy, które matka od niego otrzymała. Chcę też zasugerować, by poczyniła matka wysoce moralny krok i zwróciła pieniądze ich prawowitym właścicielom. O panie Tully, co pan wygaduje? Wzywa matka sędziego Ito, by wejrzał w swoje serce, gdy będzie wydawał wyrok na Charlesa Kittinga i by uczynił to, co na jego miejscu zrobiłby Jezus. Wzywa matkę do tego samego. Proszę się zastanowić, co zrobiłby Jezus, gdyby obdarzono go owocem przestępstwa. Co zrobiłby Jezus, gdyby wszedł w posiadanie pieniędzy, które zostały skradzione? Co zrobiłby Jezus, gdyby jakiś złodziej chciał go wykorzystać do oczyszczenia swego sumienia? Śmiem przypuszczać, że Jezus bez wahania i bez zwłoki zwróciłby skradzioną własność jej prawowitym właścicielom. Matka powinna zrobić to samo. Otrzymywała matka pieniądze od Charlesa Kittinga, którego skazano za wyłudzenia i oszustwa. Nie powinna się matka godzić na to, by Kitting mógł tak łatwo kupić czyste sumienie. Proszę zwrócić pieniądze tym, którzy na nie pracowali. O, prokuratorze Tyroli.
Pan jest grubianinem, w dodatku bez wyobraźni. Jeżeli matka napisze do mnie w tej sprawie, umożliwię matce bezpośredni kontakt z prawowitymi właścicielami znajdującego się w matki posiadaniu majątku. Z wyrazami szacunku, Paul W. Turley. Nikogo chyba nie zaskoczy fakt, że Turley nigdy nie otrzymał odpowiedzi na swój list. Nigdy też nasza pobożna zakonnica nie miała zamiaru wzorować się na tym, co Chrystus przypuszczalnie by zrobił. Wolała go olać i na własne życzenie zaliczyć się raczej do grona złodziei, oszustów i kanciarzy, które reprezentował jej przyjaciel Ketting, i zatrzymać pieniądze, nawet gdy już wiedziała, że są wynikiem przestępstwa. Czyż nie jest to przykład szczytu hipokryzji i zakłamania w połączeniu z chciwością i nieuczciwością? You see, why mother did not return that money, I cannot tell. She must be having a reason for that. Was it the right thing to do? I cannot tell that. That was why she did it. I have no explanation. Żeby uzmysłowić, jak chciwą i zakłamaną była nasza święta, dam ci taki przykład. Wyobraź sobie, że masz w kieszeni sumę $100. Dostajesz informację, że 1 dolar z tej sumy, czyli 1%, pochodzi z przestępstwa i powinieneś czy powinnaś go zwrócić. Jak trudno byłoby ci zdobyć się na ten gest i oddać tego dolara? Suma 1 250 000, którą powinna zwrócić, to był właśnie ten 1% rocznego charytatywnego dochodu organizacji, którą zawiadywała ta pazerna katolicka fundamentalistka. Gębę od zawsze miała wypchaną religijną retoryką, Chrystusem i miłością do Niego, ale żeby iść w Jego ślady, postąpić tak, jak przypuszczalnie On by postąpił, to było już za dużo. Jeszcze jedno. Czy jest możliwe, żeby Watykan był nieświadomy tych zdarzeń? Sam czy sama odpowiedz sobie na to pytanie. Chatterjee niejednokrotnie zwracał uwagę na hipokryzję Matki Teresy. Wskazywał na kłamliwe, publiczne wypowiedzi Matki Teresy, kolidujące z ewidentną rzeczywistością. W swojej książce wspomina dziennikarkę Daphne Barak, która zawsze była jej wielbicielką i jak mogła, tak pielęgnowała kult Matki Teresy. Wspominała ona wypowiedź Matki Teresy o tym, że chciałaby umrzeć pomiędzy najbiedniejszymi w jej domu dla umierających w Kaligat w Kalkucie. Dziennikarka zareagowała zdziwieniem. Dlaczego Matka Teresa chciałaby ostatnie chwile swojego życia spędzić w tak okropnym miejscu? Widzimy, że w zamyśle tej kobiety było pokazanie skromności Matki Teresy i tylko jakoby przypadkiem dowiadujemy się, że kierowane przez multimilionerkę miejsce było okropnym miejscem. Nasuwa się pytanie, dlaczego Matka Teresa nie zaspokoiła swojego pragnienia i po prostu nie pojechała do Kaligat? Nie łudźmy się. Nikt nigdy nie odważyłby się zadać jej takiego pytania. Nie miała nic przeciwko kreowaniu wspaniałego, choć kłamliwego wizerunku swojej osoby, ale nie miała też nigdy zamiaru postępować zgodnie ze swoimi wypowiedziami. Publika kupi to, co zadeklarowała, i na tym się kończy. Na tej podstawie będzie teraz budować opinię o niej. Nikt nie podniesie tematu jej astronomicznie drogiego leczenia w najlepszych szpitalach w Europie i w Stanach. Dla przykładu szpital Gemelli w Rzymie, gdzie była leczona, jest zarezerwowany dla wysokich dostojników Kościoła katolickiego i dla super bogatych Rzymian. W Stanach przebywała w Scripps Clinic w San Diego w Kalifornii. Jest to ekskluzywna i bardzo na wysokim poziomie leczenia klinika, przeznaczona głównie dla ludzi establishmentu i po prostu dla tych wybrańców, których na takie leczenie stać. Ja nie krytykuję jej za to, że wolała powierzyć swoje zdrowie wysoko kwalifikowanym lekarzom i personelowi medycznemu. Krytykuję ją za to, że korzystając z dobrodziejstw najlepszych ośrodków medycznych na świecie, deklarowała swoją fałszywą skromność i kłamliwą chęć zmiany Scripps Clinic na Kaligat. Właściwie nie powinniśmy wiedzieć oto do niej pretensji. Matka Teresa była wysokiej klasy oszustką, hipokrytką i malwersantką i manipulantką.
postępowała zgodnie ze swoim charakterem i zdolnościami. Można mieć natomiast pretensje do tych, którzy udawali, że nie widzą, co jest grane, nie chcąc narazić się na ostracyzm w swoim rozmodlonym środowisku i tchórzliwie nabierali wody w usta, jak również do zdewociałych kretynów, którzy nigdy nie byli w stanie dostrzec w niej niczego negatywnego, tylko dlatego, że była Matką Teresą. Mam więcej przykładów cynizmu i zakłamania naszej świętej. Matka Teresa, zapytana przez irlandzką dziennikarkę Cathy Ward o komentarz na temat pedofilii księży, odpowiedziała, cytuję, módlmy się i ofiarujmy się za tych, którzy zmagają się z tą okropną pokusą. Módlmy się za nich, bo są niewinni. To wredne dzieciaki kuszą ojców dobrodziejów do tego stopnia, że ci nie mogą sobie poradzić z własnymi kutasami. O ofiarach księżych umizgów nawet się nie zająknęła. Nie widziała takiej potrzeby. W 2005 roku SF Weekly opublikował listy Matki Teresy świadczące o tym, że była aktywnie zaangażowana w obronę notorycznego pedofila jezuity Donalda Maguire, swojego ulubionego księdza, który ponadto był duszpasterzem jej misji charytatywnych. Oskarżony o pedofilię został czasowo zawieszony w obowiązkach. Matka Teresa skutecznie stawała w jego obronie. Przeczytam teraz fragment jednego z wielu listów, które Matka Teresa adresowała do zwierzchnika ojca Maguire w jego obronie. Podczas swojej ostatniej wizyty w Kalkucie ojciec John Hardon przywiózł mi list od ojca Maguire opisujący smutne wydarzenia, które spowodowały zawieszenie jego posługi duszpasterskiej przez ostatnich 7 miesięcy. Ojciec Hardon wytłumaczył swoją rolę jako pośrednika, mediatora w sprawie ojca Maguire, które to wytłumaczenie wymagaliście i w jaki sposób ustalił jego niewinność wobec stawianych mu zarzutów. Ojciec Hardon powiedział, że ojciec Maguire przyznał się do nierozważności w swoim zachowaniu. Rozumiem, jak poważna jest siła skandalu związanego z duszpasterstwem w USA i jak ostrożni musimy być, pilnując czystości i reputacji tego duszpasterstwa. Jednakże muszę powiedzieć, że mam wiarę i zaufanie do ojca Maguire i chciałabym widzieć, żeby jego niezbędne duszpasterstwo było mu przywrócone tak szybko, jak to tylko jest możliwe. My tutaj w misji charytatywnych zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby bronić Jego i kapłaństwa Jezusa Chrystusa, jak tylko ponownie podejmie z nami pracę misyjną. Konia z rzędem temu, kto znajdzie w tym liście chociażby odrobinę empatii, współczucia, czy choćby zrozumienia adresowanego w stronę dzieciaków, które stały się ofiarami umizgów zboczeńca. Liczy się tylko reputacja duszpasterstwa, a współczucie miała tylko dla zboczeńca, który według jej własnych słów zmagał się z pokusą. Ostatecznie przywrócono go z powrotem do pracy duszpasterskiej po to tylko, żeby po paru miesiącach napłynęło 8 nowych oskarżeń o molestowanie dzieciaków, które doprowadziły w końcu do jego aresztowania. W tej chwili ojciec Donald Maguire odsiaduje karę 25 lat więzienia. Zdawałoby się, że ujawnienie jej zaangażowania w obronę pedofilów w sutannach może mieć jakiś tam ujemny wpływ na proces wyniesienia jej na ołtarze. Mógł poważnie zakłócić proces jej beatyfikacji. Tylko kto miał o tym zadecydować? Czy jej boss, Wojtyła, który przez lata osłaniał i chronił swojego bliskiego przyjaciela, pedofila, Marciala Marciela de Gollado, który przez kilka dekad bezkarnie molestował młodych chłopców? Watykan pozostał ślepy i głuchy na wszystko, co dotyczyło wyuzdanych występów tego zboczeńca. Ojciec de Gollado miał też inne hobby, pranie brudnych pieniędzy, które przynosiło mu potężny dochód, a którym szczodrze dzielił się z Watykanem i w ten sposób kupował swoją bezkarność. Nie był nigdy suspendowany, a jedyną karą, na jaką zdobył się Kościół katolicki, było skazanie go w 2005 roku na życie w odosobnieniu, czyli coś w rodzaju aresztu domowego.
Co nie myślę, żeby było zbyt surową karą dla 85-letniego starca. Od następne 3 lata spędził sobie w zaciszu domowym, zanim kopnął w kalendarz w 2008 roku. Wobec tych faktów i masy innych dowodów ochrony i ukrywania zboczeńców w sutanach przez Watykan trudno się dziwić, że nikt nie miał Macedesie za złe, że stawała w obronie i tłumaczyła pedofilię, którą postrzegała jako grzech, nie jako przestępstwo. I jej podejście do tej kwestii nie różniło się od watykańskiego. Wiemy już bardzo dużo o negatywnych stronach charakteru i uczynków świętej matki Teresy z Kalkuty i wciąż nie odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, dlaczego została wyniesiona na ołtarze. Fakty zaprzeczają powielanym i mnożonym pozytywnym opiniom. Nie, nie była dobra. Nie była opiekuńcza, bezinteresowna i tak dalej. Więc co? Była po prostu pożyteczna dla Kościoła katolickiego. Była oddaną sługą Watykanu i wierna jak pies swojemu bosowi zasiadającemu na stolcu apostolskim. Tak samo jak on była religijną fundamentalistką, tak samo jak on reprezentowała radykalny, ekstremalny nurt swojej wiary. Jej legenda, jej mit, aczkolwiek fałszywy, był reklamą, billboardem Kościoła katolickiego i gdziekolwiek się pojawiła, promowała katolicyzm. I jeszcze jedna i bardzo ważna rzecz. Podobnie jak Katabas Macier de Golado słała góry pieniędzy do Watykanu. Donacje, które w zamyśle ofiarodawców miały pomóc najbiedniejszym z biednych, w dużej mierze zasilały skarbiec watykański. Ponadto dużą część przeznaczała na różnej maści religijne potrzeby. Najbiedniejszy z biednych też coś tam dostali. Jeżeli mówimy o hipokryzji, warto wspomnieć wydarzenie, które aż nadto pokazuje religijny podwójny standard i zakłamanie naszej jakże świętej Matki Teresy. W 1996 roku w Republice Irlandii ogłoszono referendum dotyczące zmiany konstytucji. Chodziło o to, czy nadal powinien obowiązywać przepis zakazujący rozwodu. Matka Teresa przyleciała z Kalkuty, żeby wraz z purpuratami Kościoła katolickiego i twardogłowym betonem zdewociałych katolików wesprzeć kampanię i opowiedzieć się przeciw rozwodom. Nawiasem mówiąc, nigdy nie przypuszczałem, że w ostatnich latach XX wieku w jakimkolwiek cywilizowanym kraju legalizacja rozwodu będzie tematem referendum czy chociażby dyskusji. Czasami czuję się, jakbym się przemieścił w czasie. To taka moja dygresja. Wracam do tematu. Wbrew propagandowym wysiłkom Kościoła katolickiego i betonu przykościelnego referendum, choć minimalną różnicą głosów, zmieniło konstytucję i rozwody w Irlandii stały się legalne. W tym samym roku Matka Teresa, udzielając wywiadu, oświadczyła, że ma nadzieję, że jej przyjaciółka, księżna Diana, znajdzie szczęście po tym, jak udało jej się rozwiązać węzeł małżeński z księciem Karolem. Cóż, ich małżeństwo nie było udanym związkiem. Bo co innego irlandzka kobieta będąca w związku z pijakiem, agresywnym, sadystycznym awanturnikiem, wyżywającym się na niej i dzieciach, ta z pokorą powinna znosić swój los. Rozwód nie wchodzi w rachubę, bo jest grzechem. Księżna Diana natomiast zasługuje na dyspensę i pobłażliwość naszej świętej i może skorzystać z dobrodziejstwa rozwodu, bo jej małżeństwo z księciem Karolem nie było udanym związkiem. A poza tym była księżną, była bogata i była hojną ofiarodawczynią. Podobnych przykładów zakłamania, hipokryzji, fałszu, cynizmu, obłudy, podłości w połączeniu ze świętą Matką Teresą z Kalkuty mógłbym jeszcze długo przytaczać, ukazując jej ohydną osobowość, którą umiejętnie maskowała sztucznie wyolbrzymioną religijnością. Nie chodzi mi jednak o kopanie trupa, nie. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to szerzej. Chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad ciekawym fenomenem powszechnego zaślepienia, kiedy
to tłumy skądinąd trzeźwo i logicznie myślących ludzi stanowczo odmawiają połączenia negatywnych faktów dotyczących szeroko uznanego i zaakceptowanego mitu, zwłaszcza wtedy, kiedy jest on promowany przez powszechnie uznane autorytety. Możemy zauważyć kompletny brak trzeźwego spojrzenia i uczciwej oceny faktów przez media, a nieśmiałe próby ukazania rzeczywistego, prawdziwego obrazu sytuacji spotykają się przeważnie z silnym i zdecydowanym oporem. Nie chcąc być gołosłownym, pokażę Ci przykłady, kiedy medialne próby dotyczące krytyki działalności Matki Teresy zostały w tajemniczy sposób zdławione zaraz po ich ukazaniu się. Jesienią 1994 roku dr Robert Fox, wydawca Lanceta, wiodącego pisma o tematyce medycznej, pojechał do Kalkuty i wraz z żoną pracowali przez krótki czas w domu dla umierających. Oboje byli zaszokowani tym, co tam zobaczyli i przefaksowali o tym artykuł do biura w Londynie. Artykuł nie był atakujący, a raczej powściągliwy i przygaszony. Najmocniejszym sformułowaniem było stwierdzenie, że Matka Teresa, jeżeli chodzi o opiekę nad potrzebującymi pomocy, wolała polegać na boskiej opatrzności. Nie mógł też powstrzymać się od skomentowania braku odpowiedniej opieki nad umierającymi i kompletnym ignorowaniem pacjentów będących w bólu. Kwestia leków przeciwbólowych nie istniała. Dwa tygodnie po wydrukowaniu artykułu w rozmowie z Arupem Chatterjee powiedział, że żałuje, że pisał cokolwiek krytycznego w Matce Teresie, bo od czasu ukazania się artykułu telefon nie przestaje dzwonić, kompletnie paraliżując jego pracę. Drugi przykład. Wydawane w Wielkiej Brytanii lewicowo-liberalne The Guardian prawdopodobnie był pierwszą gazetą, która z detalami skrytykowała Matkę Teresę, podając konkretne fakty świadczące o zaniedbaniu i braku opieki nad dziećmi w jej sierocińcach. I co z tego? Tydzień później pismo nie tylko zamieściło oficjalne przeprosiny, ale również samo zaczęło atakować krytyków Matki Teresy, tym samym wygaszając swój niedawny nietakt. Wydawcy i czytelnicy Guardiana nie tolerowali najmniejszej krytyki Matki Teresy i wszelkie artykuły, które oddalały się od panegirycznego modelu, były postrzegane jako atakowanie i szarganie żywej świętości. Uczciwość i prawda nie miały w tym wypadku żadnego znaczenia. Fałszywy i nieuczciwy jej wizerunek był przez lata powielany i tak wspaniałe jak kłamliwe informacje o niej mnożyły się jak grzyby po deszczu. Wszelkie z gruntu negatywne informacje o niej były apologetycznie tłumaczone albo ignorowane. Cały świat wiedział o niej to, co chciał zobaczyć, czyli dobro, poświęcenie, troskę itd. Wszyscy bardzo chcemy widzieć pozytywne wartości w naszym codziennym życiu i dlatego kategorycznie i z agresją odmawiamy zaakceptowania wszystkiego, co niszczy nam tę łudę. Mówiłem wcześniej o koneksjach Matki Teresy z różnego rodzaju hochsztaplerami czy skorumpowanymi sprzedajnymi politykami utytułanymi w bezprawie oszustwa, szachrajstwie, przekupstwie itd. Obecność tej sztucznie nadmuchanej świętości w ich towarzystwie łagodziła ich moralny wizerunek. Kto uwierzy w krętactwa Johna Rogera, w doniesienia prasowe na temat oszustw, wyłudzeń i defraudacji Charlesa Kettinga? Kto poważnie potraktuje posądzenia wysoko postawionych polityków jak Clintonowie o korupcję finansową, zaprzedanie się korporacjom? Kto uwierzy w krwawą dyktaturę i zbrodnię Duvaliera na Haiti? Przecież wszędzie tam przewijała się postać Matki Teresy, którą często uważano za żywą świętość. Niemożliwe, żeby ta dobroduszna, pobożna, katolicka zakonnica nurzała się w takim moralnym bagnie, prawda? Okazuje się, że tak, możliwe. Matka Teresa sprzedawała swój wizerunek tym, którzy potrzebowali wybielić swoją zaszarganą już reputację albo do przykrycia działań, od których należy raczej odwrócić uwagę opinii publicznej. Stała się maskotą Kościoła katolickiego. Purpuraci przy najbliższej okazji publicznie wynosili i wychwalali jej cechy charakteru, również te, których nie posiadała. Dlaczego tak się działo? Czy nie powinna być raczej potępiona, napiętnowana za czyny, o których wiemy, że nie miały nic wspólnego z dobrocią, poświęceniem? Czy nie
powinno się jej skreślić jako przykład, wzór do naśladowania i tak dalej. Przede wszystkim była wspaniałym narzędziem marketingowym promującym Kościół katolicki i odwracającym uwagę tłumów od niezbyt chwalebnej przeszłości tej organizacji. Pracowała całkiem wydajnie, poprawiając wizerunek Kościoła, który od zawsze był łączony z korupcją, przekrętami, praniem brudnych pieniędzy i nurzał się w gównie afer pedofilskich. I jej kanonizacja jest jak najbardziej uzasadniona. Spełniała wszystkie wymogi. Po pierwsze, była martwa, to się liczy. Według oficjalnych wymagań Kościoła katolickiego kandydaci na świętych za życia powinni odznaczać się absolutnie niepodważalną supermoralnością i tu pojawia się problem. Kościół musi na stałe zatrudniać armię apologetów, którzy wychodzą z siebie, żeby wbrew faktom przekonać owczarnie, że na przykład święty Pius XII nie kolaborował z Hitlerem, nie. Właściwie działał w ruchu antyfaszystowskim, a błogosławiony Józefat Kocyłowski, czekający w kolejce na swoją świętość, kochał Polaków i nienawidził oddziałów SS, których był kapelanem i duchowym przywódcą. A z ukraińskimi faszystami nie miał nic wspólnego. Święty Jan XXIII, za którego pontyfikatu i z jego osobistą aprobatą powstał dokument o nazwie Crimen Solicitationis, który stał się koronnym dowodem unurzania się Kościoła katolickiego w kryminalnym bagnie pedofilii, a zawarte w nim instrukcje chroniły pederastów i pedofilów w sutanach przed świeckim wymiarem sprawiedliwości, a piętnowały i zastraszały dzieciaki, ofiary ich wyuzdanych czynów i ich rodziców. Jan XXIII był sygnatariuszem tego dokumentu i tym samym oddał wielkie usługi dla naszego Kościoła. Dlatego Wojtyła zrobił go świętym. Święty Wojtyła też w pełni zasłużył na swoją świętość. W czasie swojego pontyfikatu, realizując wytyczne zawarte w Crimen Solicitationis, brał czynny udział w ukrywaniu przed świeckim wymiarem sprawiedliwości zboczeńców w sutannach, a w czasie swojej pielgrzymki po Afryce, kontynencie, na którym szaleje epidemia AIDS, a często jedynym źródłem edukacji jest kościelna ambona, słusznie grzmiał na tych, którzy stosowali narzędzie szatana, jakim jest prezerwatywa. AIDS jest straszliwą chorobą. Jedyne, co jest od niej straszniejsze, to kondom. Podsumowując, nie chodzi o to, by faworyzować poprzez wywyższenie osoby, które swoim życiem, uczynkami stanowiły moralnie niepodważalny wzór i przykład dobra. Nie! Kogo to obchodzi? Wywyższeni poprzez wyniesienia na ołtarze zostają ci, którzy byli służalczo wierni i pożyteczni dla Kościoła, a za umiejętność pozyskania mamony, nawet kolidującą z prawem i moralnością oraz za szczodrość w dzieleniu się nią z Watykanem, kandydaci na świętych uzyskują dodatkowe punkty.